Siemanko, dzisiaj temat vlogów i blogów konopnych, takich, które ja znam i o których mogę coś powiedzieć, co o nich myślę. Także zaczynajmy. Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Krótka informacja, jest koniec roku, a jak na koniec roku, no to też są wyprzedaże. Na Konopny Web właśnie wyprzedajemy susz. W nowym roku już niedługo pojawi się po prostu nowy susz CBD i CBG jeszcze zostaje wybierany. Cały czas szukam tej odpowiedniej odmiany dla Was, żeby Wam się spodobała najbardziej, bo to mi na tym mi zależy. Oczywiście z polskich upraw tylko te kwiaty są, z żadnej zagranicy i tak dalej, tylko dobra jakość. No i tak jak mówię, teraz jest mega promocja, ceny obniżone o połowę, ale tylko do końca roku, także spieszcie się, już mało rzeczy naprawdę zostało, bo to już tak naprawdę no ostatnie sztuki. Dobra, lecimy dalej z tematem. Temat dzisiejszego filmu jest taki, a nie inny, bo zauważyłem pewną tendencję w przestrzeni medialnej konopnej w Polsce i fajnie byłoby, gdyby to troszkę się, myślę, zmieniło. Piszecie do mnie co jakiś czas. Nie powiem, że to są częste, bardzo, bardzo częste pytania. Natomiast czasami osoby, które pasjonują się, zaczynają się interesować tematyką konopną, tak naprawdę, także wiecie, że po prostu mają pasję, piszą wtedy do mnie i pytają, jakie są jeszcze kanały konopne, czy blogi konopne, z jakimikolwiek informacjami na temat konopi, by też mogli taki kanał poznać i poznać więcej informacji dotyczących całej branży konopnej, czy też po prostu tematyki konopnej, tak? Na początek taki kanał, który myślę, że część z Was zna, ale nie sądzę, by znali wszyscy. Tak samo jak nie sądzę, że mój kanał znają wszyscy. Jestem o tym święcie przekonany, że bardzo dużo ludzi w tej tematyce konopnej nie zna jeszcze mojego kanału. Chociaż wiem, że dużo zna, bo mamy około tam 4300 prawdziwych osób, niekupionych nigdzie subskrypcji, uzbieranych przez 2 lata tego kanału. Ale też tak samo sądzę, że kanały, które mają 2 razy więcej subskrypcji niż na przykład mój kanał, również mogą być nieznane niektórym. Ale też ogólnie po to powstał ten odcinek, żebyście mogli, nie znając branży, dowiedzieć się, kto w tej branży jakoś medialnie działa. Także na pierwszy ogień idą Stoner Chef. Jest to para, jest to małżeństwo, które razem i omawia tematy konopne, edukuje z tego zakresu na swoim blogu oraz innych platformach social mediowych, jak Instagram na przykład, czy też YouTube. I oni właśnie robią filmy typu edukacyjnego, jakiegoś też how to, jak co zrobić, jak skręcić jointa i tego typu filmy również, medyczne i też newsowe, także skala tych filmów, różnicy jakby kategorii jest, myślę, tutaj szeroka. Filmy pojawiają się regularnie, ale z tego co wiem, chyba to nie jest tak, że tydzień w tydzień jest jakiś film. Bo też staram się być akurat u nich z kanałem na bieżąco, bo no mój kanał jest jakby troszkę podobny pod kątem właśnie tej edukacji i robienia filmów co, jak zrobić. Na przykład produktów nie testują różnych, mają swoje współprace z różnymi firmami, jednak nie robią o tych rzeczach recenzji. Z tego co do tej pory zauważyłem, także kanał ja polecam, sam też oglądam. A ja się sam dowiedziałem o tym kanale wtedy, kiedy chyba szukałem jakiejś informacji na temat tego, jak wesele można zorganizować i trafiłem na wesele ich konopne, taki film, bo mieli własne konopne wesele, gdzie też 5 minutes later nagrali ten film i jest cały czas widoczny na samym wstępie do ich kanału. Mam przypuszczenia, że mogliśmy się kiedyś poznać na jakimś festiwalu. Pytałem kiedyś o to Stoner Chefów. Chyba nie uzyskałem odpowiedzi co do tego, a może nie zapytałem w końcu, nie wiem, ale mam takie przypuszczenia, że kiedyś mogliśmy się widzieć na festiwalu Ostruda Reggae Festival. Nie wiem, czy tak było. Możecie dać komentarz na dole, czy faktycznie jeździliście na Ostruda Reggae Festival, jeżeli tam się poznaliśmy. Kolejny kanał na liście to kanał Mestosława, a właściwie 2 kanały, bo Mestosław miał kilka kanałów przez to, że tak samo jak YouTube nie lubi twórców,
Tak, znaczy tak samo jak Instagram nie lubi twórców konopnych i inne social media, tak też i YouTube nie lubi. I Microsoft miał, tak jak chyba wszyscy tutaj w branży tej konopnej, problemy z usuwaniem kanałów i tak dalej, czasami jakieś naruszenia. Przez to musiał mieć, jak do tej pory i prowadzi, dwa kanały, Mestosław i Wiem Co Ćpiem. Na kanale Mestosław, jak i Wiem Co Ćpiem, pojawia się głównie tematyka konopna, chociaż teraz od jakiegoś czasu zaczyna to iść już w nieco innym kierunku. I myślę, że bardzo fajnie. No i tak, i na kanale Mestosław, jak i na kanale Wiem Co Ćpiem, to jest duży kanał, kilkaset tysięcy obserwujących, bardzo fajnie wystartował. Pamiętam jego pierwszy film, to jak miał 500 subskrypcji na kanale, wtedy znalazłem ten kanał i to potoczyło się, pamiętam, jak po prostu jakaś kula śnieżna. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień coraz więcej osób obserwowało, to jakby zapoczątkowało nową, myślę, taką jakby falę rozwoju tematyki tej, jaką porusza Mestosław na kanale, i to zapoczątkowało jakąś erę nową na YouTubie, według mnie, bo widzę coraz więcej tych treści i tematów na różnych innych kanałach, także bardzo, bardzo fajnie. Tematyka edukacyjna, też wywiady z różnymi osobami, osobami znanymi, mniej znanymi, też z osobami, które już są na przykład teraz w Monarze, bo taka seria jest teraz u niego na kanale. Bardzo fajnie udało mu się przejść przez ciężki algorytm YouTube'a. Po jego kanale na przykład widzę, że warto robić wywiady, że z różnymi ludźmi, żeby ta tematyka była coraz bardziej szersza i bardziej family friendly, i są na to sposoby. Także będę też próbował tutaj jakoś to wszystko rozszerzać. Być może w tym jest droga. Także ja polecam ten kanał i przejdźmy do kolejnego. Teraz podam kilka kont instagramowych testerów produktów CBD. Gdy ja zaczynałem z testowaniem tutaj na kanale, nie było żadnego testera konopi. Takiego, wiecie, że stricte poświęcony kanał tylko tej tematyce. Był przedtem MOPS, też do MOPS-a zaraz przejdziemy, ale takiego stricte poświęconym produktom kanału nie było. Po mnie pojawiły się, wiem, już kilka innych i jakoś to tam się rozrosło. I jest kilka osób, o których wiem, że robią recenzje, czy to na Facebooku, na Instagramie, najczęściej na tych dwóch platformach. Były próby też na YouTubie, kilka osób miało. Z tych, co ja wiem, co czytam, co obserwuję na Instagramie z testerów, no to jest tak, konopny recenzent. Robi bardzo fajne, wnikliwe recenzje tekstowe różnych produktów. Z tego co wiem, jest fanem produktów polskich, polskiego pochodzenia. Także za to też ode mnie duży plus. I też jeszcze dwa inne konta, które też czytam na bieżąco. Jest to Zielona 420 oraz Zjarany Kogut. Też mieli okazję testować moje produkty. Są niezależnymi recenzentami. Z tego co wiem, możecie zobaczyć na różne opinie dotyczące działania, smaków, wyglądu, opakowania, cen za produkt każdy. Także możecie zobaczyć, czy mają podobną opinię z sobą, czy może u mnie jakaś marka też się pojawiła i się z nimi zgadzam. Ja zawsze lubię sobie poczytać różne opinie, żeby mieć też jakiś szerszy ogląd, czy na mnie działa dany susz. Podobnie zazwyczaj czytam te opinie i testy innych osób, jak już sam dany produkt zrobię, żeby się tylko jakby utwierdzić, ale fajnie widzieć czasami nawet odmienne zdanie na niektóre susze. Zazwyczaj się zgadzamy, jednak jakieś każdy ma swoje wysublimowane też odczucia co do na przykład różnych smaków i inaczej odczuwamy czy smak suszu, czy zawartość terpenów, także bardzo lubię sobie poczytać te treści, które tworzą te trzy kanały. Kolejna osoba, o której chcę wspomnieć, to konopny farmaceuta. Jak do tej pory jedyny znany mi taki kanał ma bardzo fajny content, wiedzę, albo bardziej wiedzę dostarcza informacje, że mógłbym mieć bardzo ciekawy filmowy content i dużo mógłby powiedzieć. Gdybym ja był farmaceutą, to myślę, że na pewno bym z tego skorzystał i chciał jakby pokazać, jaką mam wiedzę, w czym mogę komuś pomóc. Także tutaj taki bardziej medyczny i jak do tej pory według mnie jedyny. Dobra, przejdźmy do kolejnego kanału, kolejnej osoby tworzącej kilka kanałów, jak do tej pory chyba. I tutaj jest kilka nazw, które możecie kojarzyć. Albo Weedwig,
albo Widwick pisane przez takie albo Siwy Brokuł, Mops, Roll Mops. Nie wiem, czy o czymś jeszcze zapomniałem, jakieś nazwie. Naprawdę ma bardzo dużo tych nazw. Ja też miałem kanał na początku nazywany CBD Tester i nie zmieniłem go w sumie na jakiś bardziej friendly, bo konopny web to jest jeszcze gorzej chyba, bo hasło konopny. I tak naprawdę mówiąc, nazwa CBD Tester była lepsza dla YouTube'a. Jak miałem kanał CBD Tester, a od roku mam konopny web, tak? Znaczy to jest ten sam kanał, tylko inna nazwa. No to wtedy miałem wyniki od 20 do 40 tysięcy na filmie. Zmieniłem nazwę, spadło mi do 1000, jednak nie wszystkiego utożsamiałbym akurat z samą nazwą kanału, ale też i tematyką, no wszystkie filmy u innych twórców na różnych platformach, po prostu jeżeli są o danej tematyce, no to za to mają tak naprawdę pewnie te shadowbany, ograniczenia wiekowe i tak dalej. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Także chciałem powiedzieć, że rozumiem zmiany nazwy kanału, no i Mops robi tematykę taką szeroką, bym mógł powiedzieć, bo od tego, co zaczynał, co pamiętam, bo też on zaczynał na YouTubie tak już poważnie, robiąc film po filmie, no jakieś, kurczę, nie wiem, ile to było, czy z 10 lat temu, czy z 8, czy z 7, nie wiem, bo jestem w datach kiepski, ale pamiętam jedno, że wtedy to było możliwe, że nawet 10 lat temu, bo wtedy pierwszy raz wrzucałem filmy na YouTube, na kanał inny niż ten, ale właśnie o tematyce konopnej. Zrobiłem kilka odcinków, mam gdzieś jeszcze chyba, nawet je zgrane, wrzuciłem je, no ale to jeszcze nie był ten czas. Według mnie, ja wtedy jeszcze bym tego kanału nie poprowadził, to nie miało u mnie tego sensu 10 lat temu. U niego tak, także ma kanały, prowadził takie jak Cannabis News TV, o którym mogę też od razu teraz wspomnieć. Tam były różne newsy konopne, wywiady, porady prawne. I następnie tutaj już stworzył tego Weedweeka. I coś chyba, kurde, jeszcze było po drodze, ale nie pamiętam naprawdę, bo nie pamiętam tej nazwy teraz. No w każdym bądź razie teraz jest ten Siwy Brokuł, czyli przedtem Weedwick. Tam są tematy i konopne, i zaprasza ciekawych gości do wywiadów, także też dużo się można dowiedzieć o hodowli roślin, o takich sprawach. Nikt chyba inny nie mówi na YouTubie. Też robi recenzje produktów. Z tego, co widziałem, też chyba nowy kanał mają o produktach. Ogólnie ciekawy kanał. No, także wam bym polecał zobaczyć. No, i przejdźmy dalej. No, co do na przykład tego, czy znam się z którymś z wypowiedzianych wcześniej osób, czy osób prowadzących kanał, no to ze stonerami, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że kiedyś mogłem się poznać, ale nie znamy się, mogliśmy się po prostu poznać, chyba że ja w ogóle pomyliłem osoby i były bardzo podobne do nich, no to wtedy się w ogóle nie znamy. Chociaż słyszałem, że w tym mieście samym mieszkaliśmy, także może gdzieś się widzieliśmy. Mam takie po prostu przeczucie. Znam też osobiście konopnego recenzenta. Poznałem go ostatnio na targach. A z Mopsem poznałem się tak telefonicznie tylko. Kilka razy widziałem go, ale zawsze był zajęty gdzieś na jakiś na kanabie feście czy na weed feście. Wydawało mi się nawet, że omijał mnie jakoś wzrokiem, bo byłem w centralnym miejscu postawiony na targach ostatnio, jako sklep. No nie wiem. W każdym razie rozmawiałem z nim telefonicznie kiedyś, proponował mi poprowadzenie kanału wspólnie. No wtedy to nie wyszło, gdyż no ja zastanawiałem się, ale byłem na tak. Też wtedy pamiętam, Mops wspominał w jednym z live'ów, nawet na live'ie o tym mówił, że przyjedzie do Poznania do CBD Testera pogadać. Miało się tak wydarzyć, jednak się tak nie wydarzyło. No też powiedział mi, że pewnie mam teraz więcej czasu potrzebuję na swoje sprawy, by rozkręcić portal. No i tak się też stało, także być może, myślę, że dobrze, że stało się tak, jak się stało. Teraz przecież prowadzi kanał z Mikołajem z Konopi. Mikołaj z Konopi, wiem, że wcześniej prowadził swój właśnie ten Mikołaj z Konopi kanał na Instagramie. No i zaczęli współpracę. Mikołaja nie znam przykładowo. Okej, nagrywam tą część już kolejnego dnia, bo wczoraj trochę bardzo, za bardzo się już zmęczyłem. No i zapomniałem o kilku rzeczach powiedzieć. Także jeszcze powiem, że Mestosława poznałem na Cannaba Fest. Na Cannaba Fest, chyba wcześniej na Weed Feście jakoś tak tylko się
przywitaliśmy na Kanabafeście, tam zamieniliśmy kilka zdań i ogólnie tak to wygląda. No i ostatnią osobą, którą również udało mi się poznać, jest konopny farmaceuta, którego to poznałem na ostatnich targach Weedfest. Pogadaliśmy tam o tym, jak zdobywa się receptę i o takich podobnych właśnie tematach. To była szybka rozmowa. No, także to by było na tyle. Wypadałoby teraz wspomnieć pewnie o kanale, na którym jesteście. Mogę trochę powiedzieć dla osób, które widzą ten film pierwszy raz. Być może wpadł w jakieś algorytmy YouTube'a, a może nie. A może jesteście po prostu tutaj od kilku filmów i za wiele nie wiecie, czym ten kanał się zajmuje i tak dalej. Także w wielkim telegraficznym skrócie, jestem pasjonatem konopi. Interesuję się nimi od kilkunastu lat. Kanał chciałem już prowadzić kilka lat temu, jednak to, tak jak mówiłem wcześniej, nie miało wtedy sensu. Co mogę powiedzieć? Jestem testerem. Na początku byłem testerem, CBD testerem, testowałem produkty CBD, jednak nazwa zmieniła się na konopny łeb z dwóch powodów. Dlatego, że CBD to już nie było wszystko, bo pojawiły się nowe produkty CBG, CBN, różnego typu shoty, pre-rollsy, jakieś ice rocky, hasze, produkty ogólnie jakieś spożywcze. Także już to nie mogło być samo CBD tester. Dlatego teraz jest konopny łeb, to jest pierwsza rzecz. Dlaczego konopny łeb? A druga rzecz, że też ta nazwa łączy się z sklepem. Moim sklepem konopny łeb, także z tych dwóch powodów chciałem zmienić nazwę kanału. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy dobrze na tym wyszedłem, bo jednak te filmy z początków kanału miały tam pod około 10, nawet do 40 tysięcy wyświetleń i to nie był jeden strzał, a było tego więcej. Na początku dobrze się ten kanał rozwijał, potem jakoś wpadłem teraz w algorytmy YouTube'a nieszczęsne i się z tego wydostaję, mam na to pomysł. Od razu wam powiem też, teraz będzie pierwszy w Polsce kanał, na tym kanale, kanał komentarz konopny. Nie będę tutaj mówił o takich newsach ala światowych, takie na przykład robi to Mops w swoim kanale, w sensie, że tutaj ci zalegalizowali to, tutaj jest tak, tutaj ktoś poszedł za tyle i tak dalej. Bardziej będę chciał się skupić właśnie na tym, o czym dzisiaj mówimy, na tych kanałach i mam nadzieję, że też większej ilości kanałów, które są konopne dookoła, bo właśnie zależy mi na tym, żeby w końcu jakoś bardziej te konopie przedostały się do ludzi, żeby o tym wszyscy mówili, a jak będą wiedzieć, gdzie szukać informacji, na jakich kanałach, o czym, no to też przez to dalej będzie się fajnie rozwijać. Także będzie tutaj komentarz, to jest nowość, jaką zobaczycie w tym nadchodzącym 2023 roku. Komentujemy dalej produkty konopne i też edukujemy z zakresu właśnie produktów, jak to dawkować i tak dalej, i tak dalej. Są też filmy rysunkowe, edukacyjne i naprawdę wiele pomysłów, odkąd jestem pacjentem, przyszło mi do głowy. Także bardzo, bardzo rozwinie się tutaj ten YouTube w nadchodzącym czasie. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Jeżeli tak, zostawcie jakiś komentarz dla algorytmów, zostawcie łapkę w górę, będzie super, bo tak właśnie wy, widzowie, możecie pomóc takim kanałom jak ten dalej po prostu się rozwijać. Kolejna osoba, jaką obserwuję na Instagramie i na TikToku od niedawna, to Adi Lewandowski. Też widziałem, jak zaczynał na TikToku. Bardzo szybko mu to poszło, wbicie tych subskrybentów. Jak sam mówi też na TikToku, szybciej się zdobywa subskrybentów. Kolejny twórca na naszej liście dzisiaj, na mojej liście, to TM Vlog. Jest to młody chłopak, mówię młody, bo 10 lat młodszy ode mnie, który również prowadzi kanał konopny, można tak to powiedzieć, chociaż wiem, że stricte kanałem konopny nie był, jak zaczynał, tam jeszcze było inne rzeczy robione na tym kanale, jednak poszedł chyba stricte teraz w konopie, tak mi się wydaje. Wszystkich filmów nie oglądam, ale sporadycznie jakieś tam zobaczę. 5 minutes later. No i to jest młody chłopak, który właśnie podchodzi do tematów konopnych
wydaje mi się bardziej, tak na moje odbieranie boomera, tak dosyć, jakby to powiedzieć, rozrywkowy sposób, też dodając trochę edukacji, nie? Znaczy widać, że ta edukacja na tym kanale nie jest taka istotna i też być nie musi przecież, bo każdy kanał, tak jak mówimy dzisiaj, różni się od siebie. Jedne skupiają się bardziej na testach, inne na recenzjach, opiniach, sprzedaży, pokazywania medycznych aspektów, aktywistycznych, wywiadów. Także może być kanał, który skupia się głównie przecież na rozrywce. I też chyba takie ma ten kanał zadanie. Ja to tak po prostu odbieram, że to jest bardziej kanał taki rozrywkowy dla osób z przedziału wiekowego, tak 16-21, coś takiego. Tak bym strzelał, że może takie osoby oglądają. Jestem w sumie tego ciekaw nawet, jakie. Ja mam u siebie o takie statystyki, jak możecie zobaczyć. Nie mam nikogo poniżej 18 roku życia. Bardziej właśnie ludzie w moim wieku, czy też część jest i starszych osób, co też mnie cieszy. No i co tutaj więcej mogę powiedzieć? Filmy dodaję bardzo regularnie, robi live'y, gdzie też gra w gry, tam czasem gdzieś wbije na jakiegoś live'a zobaczyć, co tam robi. On wie o moim istnieniu, ja wiem o jego istnieniu. Oj, trochę się zchillowałem, powiem wam. No. Okej. I powiem wam, że to chyba wszyscy, których chciałem tutaj wam dzisiaj o nich wspomnieć, chyba że jeszcze sprawdzę, przefiltruję sobie swój Instagram, bo nie wszyscy są na YouTubie, jedni są na YouTubie, jedni są na Instagramie i na innych mediach. Tak, tutaj o konopnym recenzencie mówiłem. A, okej, jeszcze są dwa kanały. Jeszcze jest Smiling Spoon i tutaj oczywiście też znam kanał. Na YouTubie wrzucę chyba rzadziej filmy, na Instagramie jest bardziej widoczna. Gosia też, z którą robiłem wywiad na filmie o targach konopnych. Tam udało się przeprowadzić krótki wywiad na temat książki, na temat gotowania z konopiami w kuchni. Też bardzo fajna, ciekawa tematyka. Nikt jeszcze tego w konopi, w branży konopnej, na mediach social nie pokazuje tak jak ona i właśnie Stoner Szefowie. Tego może zapomniałem dodać dzisiaj, że Stoner Szefowie też robią, mają własną książkę kucharską, tak samo jak i Gosia, i pokazują jakieś swoje przepisy na ciekawe dania z konopiami. To jest bardzo też ciekawy temat. Sam próbowałem robić filmy tutaj na Pacmanie, do tego wrócę, to będzie bardziej komiczna seria, ale to niedługo się dowiecie. I jeszcze jest Otwieram Oczy, podcast, na którym też zaprasza gospodarz programu inne osoby do podcastów, czy to firmy jakieś, czy to firmy współpracujące, czy aktywistów konopnych, czy osoby spoza branży, ale zajmujące się daną tematyką w jakikolwiek sposób, na przykład są pacjentami, także też ciekawe rozmowy są to. Kolejnym blogiem, a właściwie już też portalem, o którym chciałem wspomnieć, to portal, na którym często czytam jakieś nowości. Najszybciej ma pewne ciekawe informacje, tak jak na przykład o tym, czy HHC jest nielegalne w Polsce, czy HH0 jest nielegalne w Polsce. Ostatnio był taki wpis, także was zachęcam, bo wiele pytań pojawia się na kanale o HHC, co o tym myśli i tak dalej. Ja od początku mówię, że jest to śliski temat, że jest HHC u nas nielegalne. Cały czas wam to powtarzałem, pytacie się dlaczego, przecież nie robią o tym filmy i sprzedają te rzeczy. No, odpowiedź jest taka, żyjemy w Polsce i tak tutaj to wszystko wygląda. Natomiast wracając do tego portalu, to portalem, o którym chcę mówić i o którym właśnie powiedziałem przed chwilą, jest portal Weed News. Ten portal Weed News jest już od wielu lat. Ja pamiętam, jak tylko były jakieś początki mojego interesowania się konopiami, to ten portal już był, także od wielu lat widać, że przez pasjonata też prowadzony, tworzony. Tam redaktorem jest The One, brzmi trochę jak The One, nie wiem, nie poznałem nigdy redaktora tego portalu, natomiast ja tak jak sobie czytam The One, nie wiem czy dobrze czytam The One, to mi się to kojarzy z Neo z Matrixa, bo on był The One, a The One to brzmi takie, jakby trochę takie spolszczenie ksywki Neo.
W każdym bądź razie bardzo fajny portal, wiele ciekawostek, ważnych informacji zarówno dla pacjentów, sklepów, no osób ogólnie zainteresowanych bardzo tematyką. Także ten portal również polecam. Jest jeszcze jeden portal, z którego mniej korzystam, w zasadzie rzadko, może tak dwa razy do roku, natomiast mam nadzieję, że dalej będzie się też rozwijać. To portal Era Konopi. Też wiem, że często pojawiają się na festiwalach, mają swoje stoisko, takie chyba edukacyjne, tak mi się wydaje, i też na jednym festiwalu, na festiwalu Wibracje. Rok temu był ustanawiany rekord Polski w siorbaniu olejku, na którym byłem osobiście, także to widziałem na własne oczy, tam chyba 700 osób ileś naraz wzięło do ust olejek CBD. Po mililitrze rozdawali, także no, normalna dawka. I co? No to chyba wszystko, nie? Na koniec chciałem po prostu dodać do tego tyle. Dodać do tego tyle, że bardzo fajnie by było, tak jest moje przesłanie tego filmu, byśmy wszyscy w tej branży konopnej, to jest moje po prostu jakieś tam takie po prostu przesłanie, że fajnie by było, jakbyśmy zaczęli w końcu wszyscy jakoś współpracować normalnie. Jeżeli się znamy, jeżeli kogoś obserwujemy, to nie mówimy, że nie, nikogo innego w branży nie ma, ja znam tylko tego, tego i tego, nikogo innego nie ma, bo są ludzie, ja tu wymieniłem, nie wiem ile, około 10 kanałów, tak myślę, a pewnie o wszystkich nawet nie wiem. Jeżeli wy wiecie o jakichś innych kanałach, to piszcie na dole, jakie są jeszcze kanały, które warto obserwować, czy vlogi, czy blogi w tej tematyce. Ja jeszcze tam znam jakieś zagraniczne, ale to chodzi mi bardziej o polskie, dzisiaj było o polskich. No i żebyśmy wszyscy jakby mogli siebie polecać. Ten jest od tego. Ten robi fajne wywiady. Ten robi fajne recenzje. Ten robi ciekawostki o newsach. Ten komentuje to wszystko, bo żeby spiąć to wszystko do kupy. Fajnie by było. Fajnie by było, bo wtedy będzie to wszystko jeszcze szybciej fajnie rosło. Nie róbmy jakichś podziałów na to, że ktoś ma sklep, że ktoś ma współpracę z tą firmą, a ten ma z kimś, z konkurencją, która jest totalnym przeciwieństwem jedni drugich. Tutaj już dochodzą trochę do pojmowania tych wszystkich spraw właśnie relacje biznesowe. A jeżeli ktoś nazywa się aktywistą, ja siebie nie nazywam aktywistą, nie robię jakoś za bardzo takich aktywistycznych rzeczy, nie wiem, że zbieram pieniądze. Ja uważam aktywistów za kogoś, kto robi jakąś większą ideę, zbiera coś na coś i pomaga. Czy do aktywizmu można zaliczyć to, że robię filmy i edukuję? W jakimś przypadku może tak, ale też niektórzy powiedzą, że przecież promuję swój kanał tymi filmami i na tym jakby zarabiam, tak, w jakiś sposób. Więc dla mnie akurat pojęcie aktywizm to jest takie, no nie jest do, dla mnie nie ma do końca aktywizmu, jest połączenie aktywizmu z biznesem. Ale tak jak mówię, fajnie by było, żeby ten biznes ogólny nie wychodził na pierwsze miejsce, ale też żebyśmy mogli jakoś wszyscy razem fajnie współpracować, się wspierać w tym wszystkim. Żeby w tej jedności jest siła po prostu. I tyle chciałem wam dzisiaj przekazać. Zapraszam was do kolejnych odcinków, gdzie będziemy robić komentarzy właśnie z tematów konopnych. To nie będą, tak jak mówię, newsy, to będą bardziej to, kto u kogo się zadziało, bo widzę, że takie coś jest potrzebne. Czasami zadajecie jakieś właśnie też pytania, czy wiem, jaki waporyzator wybrać. O, widzicie, i teraz mi się przypomniało. To tematy, no można powiedzieć, że konopne. Konkretnie o waporyzatorach mówi Wapomaniak, jest kanał Wapomaniaka. I tam możecie posłuchać o różnych waporyzatorach. Ja miałem z 3 recenzje na temat waporyzatorów, więc, a miałem z 6 waporyzatorów, także taka jest moja wiedza na temat waporyzatorów i tego nie ukrywam, nie mówię, że jestem jakimś ekspertem od waporyzatorów są inni eksperci. Dlaczego tu mówię? Nie wiem. Już się zmęczyłem, także dzięki za oglądanie, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Bless.